Siemano ludziska, z tej strony Wojciech i witam was w czwartym odcinku Fifa 14, obalamy Handicap. E, no cóż, co, mam, co mogę wam powiedzieć, na początku zapraszam was do opisu do, e, do aukcji na Allegro na końcy. jest to ten sam sponsor co wcześniej, tylko po prostu nie nazywa się już Fifa Końc PSC, e, nawet nie wiem czy sprzedają dalej za paysafecard Card czy nie. Wbijajcie na Legro, zobaczycie sobie, jeżeli chcecie kupić. E, widzieliście skład przeciwnika finał złotego pucharu. E, dalej widzę mnóstwo mnóstwo ludzi narzeka na ten złoty puchar. Wąciech, ale w złotym pucharze są słabi gracze. E, powinieneś grać w pierwszej lidze. Co z tego, że się nie da? Powinieneś grać, a jak nie, to powinieneś spać do drugiej i tam grać i coś tam. Ludzie, no serio. E, też dobre są komentarze, <laughs> że mam e, grać ze srebrnymi albo brązowymi składami. Tylko no wiecie, e, ja z tego co słyszałem, to handicap działa ogólnie, jak się ma sporą przewagę drużyny, e, nie tylko z brązowymi czy srebrnymi graczami. Poza tym, kurde, no, gdzie się spotyka złote, znaczy brązowe albo srebrne składy? Szczerze, ja je spotykam mm, czasem w złotym Pucharze i wtedy jak y, mam jakąś serię i zaczynam drogę od nowa, i przez to. Mm, Zaczynam w jakichś niższych ligach, w których ludzie nie mają kasy na dobry złoty skład, chociaż dobry złoty skład jest tańszy niż dobry złoty skład, znaczy niż dobry strężny skład, ale no, mniej więcej o to chodzi. Nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś grał w pierwszej lidze brązowym czy strężnym, znaczy, inaczej, wiem, że są tacy ludzie, wiem, że to jest możliwe. W ogóle widzicie, karne już są, mm, 2 do 2 było w meczu i teraz karne następują. Standardowy proces karnych w moim wykonaniu, dosyć pewnie i solidnie. Um, Wiem, że tacy ludzie są. Sam nawet mi się zdarzyło grać moim brązowym koreańskim w 13, na przykład w pierwszej lidze. Ja wiem, że tak się da. Ale mało osób tak robi, i z reguły osoby, które grają czymś takim, to mają ten skład na tyle dobrze ogarnięty. To są bardzo szybcy, bardzo silni, bardzo dobrze zawodnicy. Do tego gracze, którzy nimi grają, jeżeli są na tyle pewni siebie, że grają brązowym składem w pierwszej lidze, to znaczy, że mają jaja i są pewni swoich umiejętności. I często są też lepsi po prostu od graczy, którzy grają składami full-inform team of the season itd. No bo szczerze, żeby mieć taki skład, trzeba. a tak jak w moim przypadku, być youtuberem, pożyczyć sobie trochę zawodników, na początku roku mieć trochę szczęścia, trochę pohandlować i mieć po prostu trochę swoich monet, trochę dostać od sponsora, trochę pożyczyć zawodników i ma się taki skład. Druga opcja jest taka, że handlujecie sobie i w ten sposób macie mnóstwo monet. Tylko wiecie, ja na przykład handlowałem w 12, w 13 sporo, w 14 na początku też. Tylko wiecie, to zajmuje strasznie dużo czasu i generalnie ma się mniej czasu na granie i w ten sposób, nie mówię, że staje się złym, gorszym graczem, ale nie gra się. Jeżeli się, żeby zarobić, tam nie wiem, 3 czy 4 miliony monet, trzeba w cholerę czasu na to poświęcić, cholerę czasu na to poświęcić i w ten sposób mniej się gra. Może się jest mniej skutecznym wtedy. A trzecią opcją, najbardziej prawdopodobną jest to, że po prostu taka osoba kupi sobie monety. Eee, wiecie, kupowanie monet nikogo raczej nie boli. Szkoda, że są... Znaczy, no, 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 no taka prawda. No, Nikomu się raczej nic nie dzieje, szczególnie, że i tak mówicie, że jest handicap, więc powinno wam zależeć na tym, żeby ludzie kupowali monety i grali składami po parę milionów, skoro i tak ich rozwalicie swoimi brązowymi składami. Natomiast e, zdaje mi się, że takie osoby, które kupują monety, to bardzo często... To jest taka zasada, nie, że mm, nie radzi sobie taki człowiek składem tańszym, chociaż tanie składy są bardzo dobre, e, i myśli, że w ten sposób, inwestując w jakąś tam kasę, później e, sobie znaczy, że po prostu będzie mu się lepiej grało, będzie więcej wygrywał składem drogim A to po prostu nie jest kwestia tego, że, że on miał słaby skład wcześniej Bo mógł mieć jakiś tam dobrych naprawdę zawodników, których po prostu nie umiał wykorzystać Bo może po prostu nie jest odpowiednio dobrym graczem i sobie nie radzi Więc no wiecie, ja się postaram mm, Nagrałem już sobie mecz z Neixiomem On by grał brązowo-srebrnym składem Postaram się załatwić jeszcze jakiś mecz z Vibem, może z Kamykiem, żeby oni zagrali jakimś srebrnym czy brązowym składem składem, żeby nie było, że nie gram z kimś takim, żeby nie było, że gram żeby nie było, że gram z jakimiś frajerami w złotym pucharze, chociaż szczerze, no w złotym pucharze nie grają już ludzie. No ja na przykład gram w złotym pucharze non stop, a siedzę w pierwszej lidze i ją wygrywałem parę razy, więc... Nie widzę problemu, po prostu z pierwsza liga jest niegrywalna, więc ludzie grają złoty puchar, szczerze, naprawdę postarajcie się wygrać kilkanaście razy, ja mam złoty puchar wygrałem z 50 razy luźno w tym roku, powtórzcie to i wtedy mi powiecie, że tam jest taki niski poziom, nie? To tak, to tak, moja uwaga drobna, tak mi się zdaje, że nie jest to aż tak zły poziom jak wy myślicie, że taki jest, naprawdę solidne składy tutaj są, poza tym no szczerze, jeżeli tych składów się nie spotyka, bo ja na przykład złotego, a nie brązowego składu nie sądzę, żebym spotkał w przestrzeni trzecia, pierwsza liga, no to sorry, ale w niższych ligach to tak naprawdę ci gracze są przeciętni, więc jeżeli jesteście w niższej lidze, to możliwe, że wy też nie jesteście najlepsi, więc ten skład może po prostu dobrze nie grać. No, nie wiem, nie chcę nikogo obrażać, nie poczujcie się urażeni, że mówię, że ktoś może gorzej grać. Cało w każdym odcinku staram się wam pokazać. Kolejne, kolejne zwycięstwa. Ja sobie radzę. Albo ja jestem na tyle dobrze, że przezwyciężam handicap, albo może on nie istnieje. To taka uwaga na dziś. Dziękuję za oglądanie, jak się podobała łapeczka w górę i do zobaczenia już jutro na razie. Hej.